Witam Was, moi kochani. Jedziemy z Elkami, z drugim poziomem. Mamy rozdzielcze wykręcone dotąd, że jak dojdzie reszta rozdzielczych prętów, to już nie będzie nam przeszkadzać. I górą zaraz też będzie Darek wiązał. Natomiast ja idę kończyć tą płytę. W zasadzie ten dozbroić to, co tu mi zostało wczoraj. Podokręcam sobie ten temat górny i poszukujemy elek. Tyle, ile potrzeba na to wszystko. No i zostanie nam ta płyta do ogarnięcia. Przepusty porobić. Tam jeden z Was pisał o te przepusty, żeby pokazać. Pokażę, jak będę na tym etapie, to oczywiście pokażę, jak to robimy. Zresztą możemy tam podejść, bo to nic innego też nie będzie. Chyba, że będzie taka sytuacja, że trzeba będzie gdzieś, tak jak tutaj, drut albo przesunąć. Przypuszczam, że przesunąć, bo nie będę chciał rozcinać tego drutu. Mówimy o górnych oczywiście drutach. Wygląda to w ten sposób. Czyli zwykła rura FI-160, 4 wkręty. Powierciłem sobie wcześniej po skosie wiertłem cienkim i mam przykręcone to do normalnie tutaj do szalunku. I teraz jak będziemy zalewać beton, obtoczy to rurę, natomiast środek zostanie pusty. Po rozszalowaniu mamy już dziurę, przelot zrobiony na wylot. Chodzi o to co mówiłem, nie trzeba potem wiercić w rekuperacji, pod rekuperację otworów. Mimo tego, że firmy, które się tym zajmują, specjalistyczne, na pewno mają wiertnice, ale wiecie jak to wygląda potem, on nie widzi prętów, więc wali tak jak mu pasuje, jedzie z prętami, ze wszystkim. A dzięki temu, że dajemy te przepusty, unikniemy tej sytuacji i nie ma obawy, że mamy przecięty drut, bo on ma gotową już dziurę na zrobienie rekuperacji. To jest ta różnica i to jest to bezpieczeństwo wasze, że nie macie przerwanego głównego zbrojenia gdzieś po drodze. I wszystko jest jak się należy. Dobra, ja sobie dokręcę tą płytę. Tamten temat trzeba zamknąć. Zaraz konie popodstawiamy, żeby to wyrównać i lecimy. Tylko stamtąd nam zostanie w kuchni płyta jeszcze do zrobienia. Mamy całe zbrojenie gotowe. W przyszłym tygodniu zalejemy ten strop. Na pewno nie ma innej możliwości. No i tyle. No i będziemy przeskakiwać na następną robotę tam. Tu poczekam aż trochę podeschnie, bo tutaj mamy jeszcze parę spraw do ogarnięcia po zalaniu tego stropu, ale to parę dni trzeba będzie odczekać, żeby móc kontynuować. Nie ma tu dużo, tutaj mamy chyba jeden szczyt do zrobienia i tutaj drugi nad garażem. Reszta jest już w rękach dekarzy. Przyjdą robić ścieśle dach, to reszta jest w ich rękach. Natomiast my, no potem jeszcze jest etap, tak jak mówię, dalszy, oddzielny, żeby jechać dalej z kominem i żeby zrobić tutaj te filary, które leżą nam poskładane już jakiś czas, przygotowane, tylko musimy je pomontować. Ale tak jak mówiłem, wsadzę sobie tą rurę, żeby zrobić przepust tutaj i będziemy mogli z góry zalać, w jednym ciągu dozbroić to tam i w jednym ciągu sobie to zalejemy. I wtedy będzie pewne, że to jest stabilne. Okej, dobra, biorę się za kręcenie, dokończyć tą dolną płytę musimy. Pokażę Wam jeszcze tutaj, jak kręcimy te druty, tą kratownicę, jak robimy. Czyli tu mam porysowane kreski, co 25 cm, tak jak jest w projekcie. No i kontroluję te od razu też, jak się skręca, żeby nie były gdzieś tam porozwalane. To znaczy, żeby nie szły sobie tutaj po swojemu, tylko tak jak my chcemy. No i tu już normalnie kluczykiem zakręcam i jedziemy co drugi pręt. Nie kręcę tego co każdy, czyli naprzemiennie, w ten sposób, jak najbardziej prawidłowo. Jak zostaje mi jakiś tam wyrfel, nie zostawiam tego na murze, znaczy na stropie, tylko wyrzucam na bok, żeby po zalaniu betonu rdza gdzieś tam nie próbowała wyjść nam na strop. No i w ten sposób możemy sobie kontrolować. Na oko to widać, tą kratownicę, jak to wychodzi. Nie jest to jakaś filozofia. I widzicie, tu naprzemiennie jest kręcone, tak jak szachownica idzie. Teraz będziemy kręcić tego
tego pręta. One też są nieraz krzywe, ale to już tam jest mały szczegół, wam powiem. Tu się staram kontrolować, żeby wszystko pasowało w miarę dla oka, żeby to też wyglądało jakoś. Gorsza sprawa jest z tymi rozdzielczymi, powiem wam. Ciężko to ustabilizować, żeby szło równiutko. Nie. Strasznie się tam gdzieś próbują po swojemu ukierunkować. A druga sprawa jest taka, że przychodzą strasznie nieraz też pokrzywione. Trzeba je troszkę naciągać, żeby cokolwiek zrobić. No i tu cały czas kontrola na bieżąco. Mamy dwie nogi, więc możemy sobie śmiało poradzić z tym, żeby, widzicie, tak jak ten idzie, to zaraz go trzeba temperować, żeby nie próbował nam gdzieś uciekać po swojemu. Bo tak jak mówię, on musi iść tak, jak my chcemy. Wiadomo, że nikt tego nie chodzi potem z miarą i nie mierzy, ale jak ustawicie do kresek, to nie ma siły, musi to pasować. Musi być zachowana ta odległość, która ma być. I lepszą opcją jest ten kawałek drutu, gdzie tam się urwie, wrócić tu na wieniec, niż gdzieś tam na szalunek, tak jak tam mamy poddeskowane, żeby, o to chodzi, żeby ten drut po prostu nie wystawał nam potem z sufitu. Ten też jest troszeczkę krzywy, ale to nic. Tak sobie go ustawię, jak mi się chce, znaczy jak mi pasuje. Ok, no i teraz w drugą stronę, czyli naprzemiennie. W ten sposób. Muszę zaraz dodać podkładki też pod to, żeby się nie... nie męczyć z tym wiązaniem. No jest tu zabawy z tym, powiem wam szczerze. Z tym kręceniem zawsze jest dużo roboty. Tu mamy jeszcze co 25 rozstaw, natomiast tam mamy na garażu co 10, więc jest to trudniejsze do ogarnięcia. W sensie takim, że jest więcej kręcenia po prostu. I tak to wygląda do końca, czyli co drugi kręcimy, widzicie, tu jest przerwane, w sensie niedokręcone, nieskręcone, jak najbardziej prawidłowe wykonanie, śmiało możecie tak robić. No i jadę sobie do końca i każdy po kolei ustawiam systematycznie, żeby te, co mam luźne, to kierunkuję tak, żeby szły w miarę równo, że jak popatrzymy, żeby ta kratownica wychodziła do oka, przynajmniej tak do oka, żeby szło równo, nie? Jak spojrzymy, żeby wszystko pasowało tak, jak ma pasować. Dobra, ja kręcę dalej i zaraz pokażę wam podkładki, będę podkładał i tyle. Dobra, mam skręcone, teraz podkładam sobie w jednej linii, żeby to nie ma znaczenia. Tutaj mamy na podkładkach numerki 20, 25, 30 i 35. Ja mam tutaj 20 mm otuliny, więc daję na 20, podkładam. Chodzi o to, żeby ten dolny pręt, nie podkładamy tego tu, tylko podkładamy pod ten dolne zbrojenie w ten sposób. I mamy pewne, że mamy 20 mm otuliny tego betonu. I wszystkie jednakowo, żeby szły. Czyli jak mamy 20, to w ten sposób podkładamy na jeden wymiar. Cała płyta jest podłożona równomiernie. Zostawiam sobie dwa przerwy, co trzeci kręcę, znaczy podkładam, przepraszam, co trzeci pręt i jest to, zaraz wam pokażę, na tyle w porządku, że spokojnie wystarczy. No i tu jeszcze jeden.
sprawa załatwiona. Mamy tu wszędzie, jak nawet jak depniemy podczas zalewania, to on i tak odsprężynuje z powrotem na swoją pozycję. Nie ma obawy, że będzie pręt gdzieś tam leżał nam. Zobaczcie, jak ja tu stanę, zejdę, on i tak do góry z powrotem się cofnie. Także w ten sposób to robimy. No i co? Dwa wolne, czy tam trzy i podkładka. W ten sposób tak to podkładam. I mamy te plastiki. Czy to jest dobry sposób, czy nie? No nie wiem, jakoś na tym cały czas pracuję i czasami zdarzało się, że potrafiło zeskoczyć nam, jak żeśmy zalewali fundamenty, wieniec w fundamentach, że tam zeskoczył nam, ale było skontrolowane, szybka akcja i podniesione z powrotem do góry. Ale tak ogólnie jakoś tam to idzie sobie to ogarnąć. Dobra, jadę dalej do końca z tą płytą. Powiem wam jeszcze jedną rzecz, na pewno świetną sprawą by była maszynka do kręcenia tych łączeń tutaj. Są takie maszynki do skręcania tego, ale no u mnie to jeszcze nie jest ten etap. Powiem wam, mam ważniejsze priorytety niż ta maszynka, ale myślę, że w przyszłości też to ogarniemy, żeby ułatwić sobie tą robotę i będziemy też tym kręcić. Ale tak jak mówię, na razie póki co musimy sobie radzić ręcznie. Nie wszystko można od razu kupić. Miejcie tą świadomość też, że po prostu wyrzucić pieniądze nie jest to tani sprzęt. Wyrzucić, to znaczy nie chodzi o to, że wyrzucić. Maszyna, którą kupujemy, musi się zwrócić, musi się zapłacić. Nie opłaca się, na pewno nie kalkuluje się kupić wiązarki do zbrojenia na jeden strop, no bo to za duży koszt jest, żeby to tak w ten sposób liczyć. Nie? Jeżeli będzie tych stropów kilka w roku, no to wiadomo, że ta maszynka oczywiście się zwróci. Nie? Póki co robimy jeszcze kluczykiem, ręcznie kręcimy. Pokazywałem wam, że główne te wieńce kręcimy w ten sposób, czyli pokażę wam jeszcze tu kawałek. Przeplatamy drut. To jest całkiem inny temat niż to, co teraz robimy tu. Czyli przeplatamy od spodu, przekładam tu, wyciągam i tu skręcam. Nie skręcamy tego kluczykiem, tylko obciążkami. Nadmiar wszędzie jest poobcinany, tak jak widać. I wtedy takie, zobaczcie, jakie to jest stabilne. Nie ma opcji, żeby przesunąć gdzieś tam. Można szarpać, można robić, co się chce. Wszystko trzyma, jak powinno trzymać, nie? I przy montażu takich wieńców, no jest to naprawdę bardzo stabilne, nie? Nie ma tam, że ona się gdzieś tam kładzie, nam tabela, że gdzieś tam to się przesuwa. No to jest, jak jest takim moim zdaniem, oczywiście, bo każdy robi jak uważa. Jak jest skręcone kluczykiem, tak nie każdy te łączenie jest dokręcone do porządku. No i wtedy te wieńce potrafią tańczyć po swojemu. Natomiast u nas wygląda to w ten sposób, że jest to tak stabilne, że naprawdę, zobaczcie, to nie jest żaden jakiś tam nie wiadomo co, ale wszystko jest skręcone do kupy, tak jak być powinno. Okej, dobra, kończę tą płytę i skoczymy tam, te rozdzielcze Darkowi pomogę pozakładać. No i będziemy szykować tutaj na tą płytę te elki. Okej, tu mamy ten dół pokręcony, płyta dolna gotowa. Teraz przygotuję tutaj elki na tą, znaczy nie elki, tylko te podpory pod zbrojenie. Będziemy robić to z takich kawałków z odpadów, które tam mamy gdzieś tak po 60-70 cm. Chcę to wszystko wykorzystać tutaj. I teraz jak do tego podejść? W ten sposób podchodzę do tego, że mamy płytę 15 cm, czyli tutaj mamy 13 cm. 2 cm zostaje na utulinę. I leży to na podkładce, więc mierzę sobie tutaj wewnętrzną część tego zbrojenia, czyli tutaj mamy ewidentnie 9 cm i takie konie muszę przygotować, które będą po zewnętrznej stronie z jednej i z drugiej strony miały 9 cm i wtedy będziemy mieć to wszystko, jak położymy je na drutach głównych, będziemy mieć wszystko równiutko i musi to pasować. Także w ten sposób sobie zejdę na dół, teraz podoginam, przykręcę gętarkę i podoginam to na 9 cm. Tych elementów będzie dość sporo, bo puścimy tu chyba dwa rzędy tego. Zobaczymy, jak to podstawimy w tym miejscu. Być może wystarczy na jednym elemencie tu przy końcu,
żeby łapnąć. Tutaj jest odcinek tego 80 cm. Myślę, że na tym odcinku nie powinno się nic wydarzyć, nic ugiąć. Czyli tak mamy tu z tej strony zrobione, podstawione na ten wymiar. No i wspiera się to na tych prętach, nie na rozdzielczych, tylko na tych. Tak to będziemy szykować. Dobra, idę na dół ogarnąć te elki i zaraz to popodkładamy na gotowo. Wsuniemy rozdzielcze i pochyta się, porówna się wtedy rozdzielczymi te rozstawy, żeby pręt nie szedł w ten sposób, ani w ten, tylko żeby szło to mniej więcej równo, wszystko jednakowo. Dobra, mam ugięty w ten sposób, bez żadnej filozofii, czyli taki kształt. To co mówiłem, chodzi o to, żeby tutaj po zewnętrznej stronie, jak zmierzymy, mamy 9 cm, to co żeśmy mierzyli. I teraz jak podłożymy sobie w ten sposób tu, zrobiłem to z ósemki, zaraz wam powiem też dlaczego, bo mamy tych ósemek tam dość sporo, takich kawałeczków, więc wykorzystamy to, bo to też jest przecież materiał, który idzie śmiało wyrobić. Będzie tego gięcia troszeczkę więcej, ale wyrobimy sobie tutaj wszystkie te sprawy. Jeżeli mamy taką sytuację, możemy go obrócić po skosie w ten sposób, tu zaraz wyrównać i w trzech miejscach go zwiążę. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, żeby sobie skontrolować, żeby od płyty od dołu do góry było 13 cm, przy płycie 15, 2 cm od tuliny. I jeden zrobiony na próbę oczywiście i resztę będziemy już jechać, będę giął już na ten sam wymiar i podkładał. Nawet jak zrobimy co drugi po tym, to ten na rozdzielczym też nam już tutaj powinien dać radę utrzymać. Mam troszkę tych kawałków, wam powiem, nawet dość sporo. No i tu w tym miejscu, no i mamy to już tak stabilne, że możemy śmiało szykować się do zalewania w ten sposób, podkładać sobie po całej długości te wszystkie koniki. Niektórzy wyginają jeszcze w ten sposób tutaj elki. Ja uważam, że nie ma potrzeby, bo nic z tym się nie będzie działo na pewno. Prosta konstrukcja, jak budowa cepa, a praktyczna. I to wszystko z kawałków, które gdzieś tam zostają na budowie. Śmiało można to wykorzystać i wyrobić to jak najbardziej. Nie ma to nic wspólnego z konstrukcją tej płyty. Jest to tylko podtrzymanie, żeby ten pręt przy zalewaniu był na tej wysokości, na której powinien być, i cała filozofia. No i jeszcze trzeba pamiętać, żeby w tym miejscu nam nie wyszedł gdzieś tam pręt rozdzielczy. Warto sobie to wcześniej już rozrysować na te odcinki, co mają być. Ja tego nie zrobiłem. Jeżeli będzie akurat w tym miejscu, no to po prostu będę musiał go rozciąć i przesunąć. Dobra, idę na dół szykować sobie te elementy i będziemy tutaj na bieżąco uzupełniać. Tutaj mamy, widzicie, wszystkie te skrawki, które już tam po ten inwestor wyrzucił do śmieci. Natomiast my to wykorzystamy tu, czy z dziesiątki, jakieś elementy mniejsze, większe. Wszystkie możemy wykorzystać na powyginanie tego na giętarce i wsadzenie tego na strop. I nie wala nam się tutaj nic po budowie. Zresztą pokażę wam, ile mamy też tych odpadów tutaj z całego budynku. O, tu są jeszcze, widzicie, które też jak najbardziej wykorzystamy. Tu już mamy takie ściepy, które do niczego się nie nadają. Wiadoma sprawa, coś tam zawsze będzie. Tu jest kilka rzeczy. Leżą tutaj w jednym miejscu i cały odpad z całego stropu, który jest, to jest tutaj. Natomiast ta reszta, którą jeszcze tam mam na stole, to zostanie wykorzystana. No chodźmy na te właśnie podkładki tam, na te koniki pogiąć i zaś jakiś tam oszczędność na materiale. Wiem, że niektórzy to na to nie zwracają uwagi. Ja na to patrzę, bo też ktoś za to płaci pieniądze i wyrzuci to do śmieci, albo jakiś, kto zbiera złom, przyjedzie, to pozbiera. Natomiast w takim układzie mamy to wykorzystane do cna. Dobra, gnę to i montujemy na górze. Pokażę wam na jednym kawałku, jak to wyginam. Jeden element, czyli
tutaj robię sobie tą nogę w ten sposób, obracam, tu mam narysowaną kreskę, żeby nie mierzyć za każdym razem już tego pręta, w tą stronę wyginam na zewnątrz. Teraz jak kładę, też to idzie wszystko na zewnątrz. No i następna w tą stronę na równo i gotowy element. Powyginam to wszystko i będziemy mogli montować. Dobra, moi drodzy, mamy powyginane. Chwila roboty, różne kalibry. 8, 10, 1/12 się napatoczyła. Tutaj mam takie krótce z 10, ale na tą płytę tutaj, co mamy rozstaw 110 cm, spokojnie, chociaż pod jeden pręt możemy to wykorzystać. Także wszystko wyrobione. Część już mamy tam na dach, na stropie. No i tylko zostaje podkładać. Z takich krótkich już nie będę wyginał, bo po prostu nie wygnę. One są już naprawdę za krótkie, żeby to ogarnąć. No trudno, to są już materiał na straty. Ale widzicie, te wszystkie ścinki jak najbardziej je wykorzystać na właśnie takie elementy, żeby podłożyć choćby i tyle. Nie trzeba wziąć tego z całych prętów, z jakichś długich, tylko z tych odpadów, których już tam nigdzie się nie wykorzysta. Tak, na garażu mamy to, co dało się zrobić dzisiaj. Czyli mamy tą stronę, górę za zamkniętą, bo podkładane są konie co drugi, także spokojnie wystarczy z tych kawałków, co robiłem, to co wam pokazywałem. I tutaj wskoczą jeszcze rozdzielcze po całości, ale już nie będziemy sobie kolidować, następny przyjdzie w tym miejscu, więc śmiało możemy ogarniać to. No i tutaj nie mamy wrzuconych rozdzielczych jeszcze na ten temat, z tego względu, że dopiero w poniedziałek przyjdą, więc sobie je to uzupełnimy w poniedzieli. Tutaj mamy też powymieniane te konie już na właściwe, takie jak mają być, czyli wysokość 13 cm od deski. Tak samo tutaj jest trochę gęsto tego wszystkiego, ale nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, żeby ta płyta była podłożona jak się należy. Teraz wyginamy te elki z reszty drutów, co zostały. Robimy tą stronę, no i będziemy chcieli robić tą stronę. Także zobaczymy na ile wystarczy. Resztę drutu muszę dowieźć w poniedziałek na kuchnię i na pozostałe elki, które braknie. Już jest to przeliczone w zasadzie, ale tak jak mówię, transport przyjedzie mi w poniedziałek. No i myślę, że w poniedziałek już będzie blisko końca tego zbrojenia. W środę na pewno nie będziemy lali, bo nie będzie Darka, więc myślę, że koło czwartku taki termin. Myślę, będzie ok. Nie chcę tego robić we wtorek też na pewno, bo nie lubię robić takich rzeczy na wariata, żebym ja jeszcze kręcił zbrojenie i za mną z tyłu grucha już czekała. To nie u mnie. Wolę ten dzień odpuścić, na spokojnie przejść, popatrzeć, posprawdzać. Tu jeszcze te szpaksy trzeba powkręcać, czyli każdy element trzeba po budowie potem przejść, zobaczyć, czy naprawdę wszystko jest ok, czy wszystko jest gotowe, żeby nie było potem niedomówień w trakcie betonowania, że coś mamy nie klepnięte jeszcze. Także tak jak mówię, na spokojnie trzeba do tego podchodzić, nie pod presją czasu, że już beton leje, a drugi jeszcze kończy wywiązanie. To nigdy się nie sprawdzi. Jest to taka trochę robota na wariata. Wolę sobie, tak jak mówię, ten dzień odpuścić i zrobić to na spokojnie, czyli najbliższy termin, znaczy taki przewidywalny termin, to jest czwartek, zalać płytę. Nie. Piątek, sobota, dwa dni na dobrą pielęgnację, potem trzeba będzie poświęcić jeszcze tego betonu. Zresztą ja tu inwestorowi mówiłem, że trzeba zorganizować albo nabić mauser, albo po prostu zorganizować jakieś od sąsiada gdzieś jakąś wodę, bo tutaj naprawdę tej wody trzeba będzie dużo, żeby potem przypielęgnować ten beton, żeby nie przegapić tego tematu. Także tym bardziej przy takich pogodach, to powiem wam, no lać wodę i lać, jeszcze raz lać, bo tutaj będzie to schło w oczach. Dobra, wrzucimy jeszcze te elki, na ile starczy. No i coś może podstemplujemy. Zobaczymy, jak będzie z czasem. Dzisiaj jest sobota, też powiem wam, i na dłużej na pewno, jak do pierwszej, nie będziemy robić. Tak, tego się trzymam, żeby przy tej sobocie troszeczkę krócej pracować, jeżeli już pracujemy, i żeby tym ludziom też dać troszeczkę luzu. Bo pamiętajcie, moi drodzy, robota w życiu to nie wszystko. Trzeba też mieć troszkę jakiejś tam prywatności. Dobra, zaraz walimy te elki i zobaczymy, na ile starczy. Dobra, tu mamy te elki pozakładane, co starczyło. Podkładamy potem konie.
porównamy, to standardowa procedura, tu idzie dość daleko, to no ale tak jak jest w projekcie, tak trzeba robić. No i przyjdą koniki, tu przyjdą następne elki jeszcze z tej strony i z wieńca tak samo będą szły w tą stronę. Także to będzie podobna sytuacja jak mamy tutaj, czyli krzyżowe dwukierunkowe zbrojenie w ten sposób będzie wyglądać, tak jak tu jest zrobione na tym odcinku, tylko że no, tam jest większa płyta i dlatego są też dłuższe elki. Dobra, moi drodzy, my kończymy na dzisiaj. Godzina 13 dochodzi, więc nie ma co głupnąć. Straszny gorąc dzisiaj w ogóle jest. Opowiadali 30 przyszło stopni, więc naprawdę wystarczy przy sobocie. Nie ma co dłużej siedzieć, także miejcie się, moi drodzy, do następnego.